Witam serdecznie na dzisiejszym naszym webinarium organizowanym dla portalu ngo.pl. Tytuł dzisiejszego spotkania to garść praktycznych narzędzi online do codziennego zarządzania zadaniami i czasem. Ja nazywam się Agnieszka Koszowska, reprezentuję firmę Wimpa, która zajmuje się między innymi organizacją webinariów, między innymi właśnie tego cyklu dla portalu ngo.pl. Naszym ekspertem dzisiaj jest Patryk Betcher. Patryk pracuje w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Zajmuje się między innymi organizacją, czy tą taką administracyjną festiwalu Sektor 3.0, czyli jest to najważniejsze, największe technologiczne wydarzenie skierowane do organizacji non-profit, organizacji pozarządowych. Patryk w ramach swojego hobby tworzy różne projekty graficzne i też jest zawsze na bieżąco z różnymi ciekawymi narzędziami. Jest najlepszym adresem, pod który należy się zgłosić, jeżeli występuje jakiś problem, na przykład jak edytować nieedytowalny PDF. Patryk zawsze znajdzie rozwiązanie i naprawdę jest bardzo na bieżąco z różnymi ciekawymi narzędziami i tą wiedzą właśnie dzisiaj się z Wami podzieli. Pierwsze spotkanie organizowane jest w ramach projektu Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i współfinansuje je Miasto Stołeczne Warszawa. Zanim przejdziemy do prezentacji Patryka, może bardzo Was poproszę o wypełnienie takiej krótkiej ankiety dotyczącej właśnie korzystania z różnych narzędzi. I tutaj możecie przeczytać takie pytania dotyczące korzystania z różnych narzędzi online ułatwiających organizację czasu i zadań lub usprawniających codzienną pracę organizacji. I dostępne macie takie odpowiedzi. I istotna informacja jest taka, że to jest wybór wielokrotny, także możecie zaznaczyć kilka odpowiedzi. Czyli nie znam takich narzędzi, korzystam z popularnych narzędzi online, na przykład e-mail, kalendarz, komunikator. Korzystam z narzędzi do zarządzania czasem, projektami i zadaniami, takich na przykład jak Asana czy Trello. Korzystam z komunikatora dedykowanego pracy zespołowej, na przykład Slack, z różnych aplikacji online, z aplikacji mobilnych przydatnych pracy i z różnych praktycznych dodatków do przeglądarek. I myślę, że już teraz zakończę głosowanie i udostępnię wyniki i poproszę Patryka o już włączenie się, skomentowanie tej ankiety, być może jeżeli te wyniki są takie interesujące, że warto może coś podkreślić. I przejdziemy już zaraz do prezentacji. Patryk, oddaję Ci głos. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. To takie pierwsze słowa. Jakby ktoś napisał na czacie, będę bardzo wdzięczny. O, już widzę. Okej, super. Bardzo dziękuję za przedstawienie. Zaraz powiem w kilku słowach, czego spodziewać się po tym webinarium, po tej prezentacji, ale tak na sam początek zajmę się tymi wynikami, które tutaj też widzę i wy też je widzicie, które wyglądają na moje oko dosyć ciekawie, bo niewiele jest takich osób, ale jak widać znalazły się takie osoby, które nie korzystają z różnych narzędzi usprawniających pracę i ułatwiających życie. Ale bardzo duża część z Was korzysta z takich popularnych, podstawowych narzędzi, więc to jest dobry start. Natomiast na pewno to, o czym będę mówił, niektórzy z Was będziecie kojarzyć mniej lub bardziej. Ponieważ temat jest dosyć obszerny, można byłoby o takich narzędziach mówić bardzo długo albo nawet bardzo, bardzo długo, a mogłoby się też okazać, że część z Was będzie wiedzieć to, o czym ja będę mówił w trakcie. Postaram się przyjąć taką formułę, w której będę chciał przekazać Wam dużo różnych przykładów z bardzo krótkim wprowadzeniem, omówieniem, żeby zdążyć podać tych przykładów więcej, żeby wyłapać kilka takich smaczków poza tymi, które używacie. I mam nadzieję, że jeżeli zauważycie w tych narzędziach i w tych różnych dodatkach jakiś potencjał, to pobudzi się w Was taka ciekawość, żeby odkryć je trochę głębiej. Niektóre z tych narzędzi, które pokażę, będą bardzo obszerne i myślę, że można byłoby spokojnie godzinami nawet mówić o jednym. Natomiast nie mamy takiego czasu. Mamy około godziny na całe webinarium, więc mam nadzieję, że to wszystko sensownie wyjdzie i że będziecie mogli z tego coś wyciągnąć. Więc tak trochę
przy długim wstępie, który w zasadzie powinienem zrobić do tego slajdu. Na to się nastawiamy podczas najbliższych 45 minut. Chciałbym poruszyć zagadnienia dotyczące zarządzania projektem, chociaż to może jest czasem więcej powiedziane niż trzeba, bo ogólnie zarządzanie zadaniami i organizacją pracy. Bardzo ważny aspekt, czyli aspekt komunikacji w organizacji wewnątrz, jak także i pomiędzy osobami spoza organizacji, czy całkowicie niezależnymi. Powiem o przechowywaniu plików nie tylko w chmurze, ale też ogólnie. Wiem, że przed tym webinarium na Facebooku ngo.pl pojawiła się informacja o tym, że będzie taki webinarium i mogliście napisać o tym, o czym chcielibyście usłyszeć. Parę osób wskazało przybornik od Google, czyli G Suite, o tym też powiem kilka słów. I na koniec zrobię kilka nawiązań do zarządzania czasem, terminami i pokażę kilka przykładów różnych drobnych, nie tylko aplikacji online, może aplikacji mobilnych, nawet dodatków do przeglądarki, bardzo drobnych rzeczy, które mogą okazać się przydatne. Pierwszą tą pozycją na liście mamy zarządzanie projektami i zadaniami. Żeby za dużo nie mówić na temat ogólnej idei, wydaje mi się, że to najważniejsze, co trzeba powiedzieć w tym kontekście, to to, że zadaniem ogólnie warto zarządzać. To znaczy, żeby mając perspektywę, że mamy do zrobienia różne rzeczy, często długoterminowy projekt, żeby podejść do tego z takim nastawieniem organizacyjnym, żeby podsumować je, zobaczyć, które są najważniejsze, które mają jakie terminy na wykonanie i tak zorganizować swoją pracę, żeby wszystko zrobić na czas, w sposób optymalny, zorganizowany i tak dalej. Dzięki takiemu podejściu możemy pracować efektywniej i mniej się męczyć przy okazji i nie zapominać o różnych rzeczach. W praktyce mamy bardzo dużo możliwości na to, żeby pomóc sobie w całym tym procesie. Na szczęście nie musimy być ekspertami od zarządzania projektami albo od zarządzania czasem zadaniami, żeby rozpisać sobie to w sposób profesjonalny, bo istnieje bardzo dużo narzędzi, które pomagają nam w tym. Jest kilka narzędzi, na których chciałbym się skupić bardziej niż na innych, ponieważ, tak jak wspomniałem, różnych aplikacji do zarządzania zadaniami jest bardzo dużo, natomiast ja nie mam czasu na to, żeby opowiedzieć wam o wszystkich, zresztą nie znam wszystkich. Wydaje mi się, że podejście jest bardzo uniwersalne. Jeżeli będziecie potrafili posłużyć się jednym, to potem przejście na kolejne będzie już tylko czystą formalnością. Sami będziecie mogli dobrać to, co wam najbardziej odpowiada wizualnie, objętościowo, funkcjonalnie itd. dalej. Pierwszą aplikacją, którą chciałbym poruszyć, jest Asana. To jest jednocześnie taka aplikacja, którą mogę zarekomendować tym osobom, które jeszcze nie do końca wiedzą, czy chcą. Ona jest bardzo uniwersalna z tego względu, że posiada mnóstwo funkcji, jest bezpłatna w podstawowej wersji, która jest bardzo, bardzo wystarczająca, myślę. Ma swoje minusy. Jeżeli nie posługujemy się językiem angielskim, musimy się przyzwyczaić do angielskiego interfejsu. Natomiast nie stawiałbym tutaj bariery, że jeżeli nie mówię po angielsku, to nie mogę z niej korzystać, bo wszystko jest tak intuicyjne, że wystarczy się przez chwilę rozejrzeć i będziemy wiedzieli, o co chodzi. Można z Asany korzystać do małych projektów, do dużych projektów albo bardzo dużych projektów, zarówno w takich, których jesteśmy, nie wiem, sami my i chcemy sobie zorganizować tylko czas, tylko zadania dla siebie, albo mamy jednego czy dwóch współpracowników, czy też większy zespół. Główny ekran, taki, który najczęściej widać przy korzystaniu z Asany, jest tutaj wklejony na screenie poniżej. Bardzo szybko postaram się go omówić. Jak widać, w momencie, kiedy dołączymy już do tego narzędzia, możemy tworzyć różne projekty, jeden, drugi, trzeci, piąty, w zależności od tego, ile mamy takich realnych potrzeb. Każdy projekt daje nam możliwość zaproszenia do niego innych osób, prowadzenia tego zupełnie niezależnie, więc zrobić z tego jedno takie miejsce, w którym sobie zarządzamy całą naszą pracą w różnych inicjatywach. Projekty ogólnie możemy dzielić na takie zbiory konkretnych, powiązanych ze sobą zadań dotyczących danej tematyki, na przykład, nie wiem, marketingu, promocji. Wiadomo, że w ramach takiego zbioru zadań może znaleźć się dużo mniejszych. To jest zobrazowane mniej więcej w taki sposób. Mamy pewną sekcję,
która nam tylko porządkuje jakby strukturę tego, co przed nami, co czeka do wykonania, i konkretne zadania, których możemy dodawać bardzo dużo albo bardzo mało, w zależności od tego, jak chcemy. Szukam tutaj coś, co możemy zrobić. To, co jest tutaj po tej stronie, to są opcje konkretnego zadania. To znaczy, jeżeli ja mam zadanie, które chcę wykonać dla siebie, tutaj w tej części możecie zobaczyć, że jest oznaczone w tym kółeczku, kto będzie je wykonywał. Każda osoba może mieć swoją indywidualną ikonkę odróżniającą się od innych, więc wtedy na liście zadań będzie widać, kto ma jaki zakres odpowiedzialności. Często jest tak, że dana sekcja będzie należała do jednej osoby, inna sekcja będzie należała do innej osoby. Fajnie będzie mieć wtedy taki podgląd całości w ramach takiej listy. Zadanie może być nazwane jednym nagłówkiem, może być dodatkowo opisane, może być opisane bardzo szczegółowo lub mniej szczegółowo dla tych, którzy chcą tylko mieć wgląd w to, co się dzieje. Do każdego zadania można dołączać różnego rodzaju załączniki, linki, można dodawać tu zdjęcia, arkusze kalkulacyjne czy tego typu rzeczy, a oprócz tego jeszcze można dodawać na bieżąco komentarze. Czyli jeżeli nad jednym zadaniem współdziała kilka osób, mogą się też wymieniać wiadomościami na temat postępów w tej sprawie. Skracając drogę, na przykład nie wymieniając się już mailami czy nie dzwoniąc do siebie, można na szybko wrzucić jakiś plik, dorzucić do tego komentarz i wygodnie się w czymś w trakcie tego wymieniać. To, co widać na tym screenie, to oczywiście nie jest wszystko, co oferuje Asana i inne programy i aplikacje tego typu. Może jeszcze tak bardzo szybko dodam, że mamy tutaj kilka zakładek, w których możemy przełączać widoki, bo do każdego zadania możemy dodać na przykład konkretną datę, kiedy ma być wykonane, i wtedy po datach posegregować sobie to, zobaczyć w widoku kalendarza. Widzimy wtedy, że o, na wtorek tu jest to zadanie, więc to trzeba zrobić szybciej, ale na to konkretne inne zadanie będzie tam na sobotę, prawda? Są pewne podsumowania, jest jakby dostęp do wszystkich plików naraz, które tutaj załączamy, są wszystkie komunikaty, którymi się wymieniamy. No i bardzo ważny aspekt, czyli powiadomienia. Za każdym razem, kiedy coś się dzieje w tym wątku, który nas interesuje, na zasadzie, nie wiem, mam zadanie, żeby stworzyć projekt graficzny ulotki czy tam plakatu, i ktoś dołączył dla mnie zdjęcie, którego mam użyć w tym projekcie, ja dostaję powiadomienie, dostaję je po zalogowaniu na przykład. Tutaj jest inbox, czyli skrzynka odbiorcza, ale mogę dostawać też to powiadomienie bezpośrednio na telefon, bo Asana ma zresztą też spora część narzędzi do zarządzania zadaniami i projektami, ma aplikacje mobilne, zarówno dostępne na systemie Android, jak i iOS, więc to przedłużenie tego, co się dzieje na komputerze, do tego, co mamy dostępne pod ręką, jest też bardzo wygodne. Mam nadzieję, że na tą chwilę nam to wystarczy, jeżeli chodzi o to konkretne narzędzie. Postaram się przejść dalej, jeżeli będziemy mieli potrzebę, to będziemy wracać do tego jeszcze później, bo chciałbym pokazać jeszcze dla przykładu trochę inne podejście do jakby tego samego tematu, bo inną aplikacją, która bardzo często konkuruje z Asaną, jest Trello, które wygląda trochę inaczej. Ma teoretycznie takie samo zastosowanie, ale ma troszeczkę inną specyfikę. To, co widzicie w Asanie przed chwilą na tym screenie, jeszcze tu wrócę, jako taką listę zadań, trochę jakbyśmy to wypisali na kartce rząd pod rzędem, to w Trello materializuje się w postaci takiej tablicy, do której możemy przypinać kilka list. Może tego tutaj nie widać, bo to są krótkie listy, ale na przykład ta lista ma dwie pozycje. Trzeba posprzątać i pozmywać. Tych takich wpisów na danej liście może być dużo, list może być też więcej, może być mniej w zależności od potrzeby. Jest trochę inny układ graficzny, taki trochę bardziej wizualny. Widać też, że jest trochę inna estetyka, trochę tutaj grana, ładne zdjęcia, które są dostępne od ręki, można też personalizować to w inny sposób. Trello również ma dostępną aplikację, która jest bardzo wygodna, która bardzo pomoże ze wszystkimi powiadomieniami i z takim byciem z projektem na bieżąco. I również ma dużo funkcji, które mogą
mogło się przydać, to znaczy do każdego zadania można dodać konkretne terminy, opisy, załączniki, co pokażę tutaj na takim screenie. To są opcje standardowej kartki, którą można wkleić na każdą tablicę. Można dodać właśnie, tak jak wspomniałem, czas, do kiedy ma być wykonane to zadanie. Nie wiem, czy to dobrze widać, czy to jest czytelne, ale można dodawać różne elementy. Tutaj na przykład jest lista zadań, z których dodałem 4 pozycje. Jedną oznaczyłem jako wykonaną i automatycznie pojawia się postęp 25%. Można tutaj dokładać załączniki, można dokładać tak samo opisy, komentarze. No i co najważniejsze, można się takimi konkretnymi notatkami dzielić z innymi. To znaczy ja, Patryk, z na przykład nie wiem, Jankiem mamy jedno wspólne zadanie i wtedy taka karteczka będzie dla nas wspólna. Ja jego dodam do tego zadania, oznaczę go, tutaj mamy dodaj członka i będziemy mieli ten sam dostęp do tych wszystkich informacji, więc wszystko to, co ja się dowiem i on się dowie jednocześnie, będziemy sobie umieszczać tu, będziemy obaj na bieżąco, nie będziemy musieli tego wymieniać ze sobą w inny sposób. Jeszcze taką jedną aplikacją, którą chciałbym pokazać dla porównania, trochę tak dla kontrastu do tych dwóch, to jest coś dużo prostszego, czyli narzędzie od Google, jest Google Keep. Z założenia miało pełnić podobną funkcję, czyli takiej trochę listy zadań, notatek różnego rodzaju, które też można współdzielić. Dostępnych opcji jest dużo, dużo mniej, ale może być to plusem lub minusem w zależności od tego, czego potrzebujemy. Również można dodawać konkretne listy do odkliknięcia, co już zostało zrobione. Każdy element można współdzielić i można współtworzyć z innymi niezależnymi osobami. Mogę mieć wspólną notatkę z jedną osobą, wspólne zdjęcie z inną osobą, opis czegoś konkretnego jeszcze z kimś innym. Warto o tym pomyśleć na poziomie tego, do czego chcemy wykorzystywać tego typu narzędzia. Znaczy, jeżeli tylko dla siebie, no to opcje współdzielenia nas nie interesują, ale jeżeli mamy czteroosobowy zespół, w którym mamy jedno wspólne zadanie, to wtedy te cztery osoby dołączone do jednego projektu w takim narzędziu są połączone poprzez to narzędzie i mogą się sprawnie wymieniać informacjami. Mam nadzieję, że będziecie zadawać pytania o tym, jakie konkretnie aspekty narzędzi do zarządzania projektami Was interesują i że porozmawiamy trochę o tym na koniec. Już w ramach alternatywy do tych trzech narzędzi, które przedstawiłem, jest bardzo dużo innych, które każdy ma swoją specyfikę, czy to Evernote, czy to Todoist, czy to Nozbe, czy to Notion, czy to jakieś takie bardziej biznesowe rozwiązania jak Basecamp, Redmine, czy Jira. Można ich wymieniać bardzo dużo. Skupiłem się na tych trzech na start, bo są bardzo dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie chcemy przeznaczać na to żadnych środków. Te rozwiązania, które dostajemy w darmowej wersji, są bardzo kompleksowe i wrażenie wystarczające. Okej, więc mam nadzieję, że wkrótce wrócimy do tego, co Was najbardziej interesuje w kwestii takich aplikacji. Tymczasem pozwolę sobie przeskoczyć do kolejnego tematu, który chciałbym poruszyć, czyli ogólnie komunikacja w organizacji. Więc mówiąc o komunikacji, bardzo istotne jest kilka aspektów. W jaki sposób chcemy się komunikować? Jakby opcji dostępnych jest różno, od takich znanych ludzkości od zarania dziejów, czyli zwykłą komunikację twarzą w twarz, po połączenia głosowe, możemy do siebie dzwonić przez internet, czy robić wideokonferencje, możemy do siebie pisać, albo po prostu wymieniać się jakimiś elementami, załącznikami. To wszystko w jakiś sposób jest komunikacją. Robimy to w konkretnym celu, tak? Ja mam jakąś informację, ktoś o czymś nie wie, ja muszę to powiedzieć. Dobrze, żeby on o tym wiedział. Natomiast to, co jest istotne, to to, że komunikacja nie jest tylko bieżącym procesem i nie chcemy osiągnąć tego, że ja w efektywny sposób przekażę komuś jakąś informację, ale musimy bardzo zwracać uwagę na ten drugi aspekt komunikacji, czyli archiwizacja tych informacji. Bo jeżeli ja coś wiem i tego jest dużo i chcę przekazać wam, to jeżeli ja to powiem wszystko naraz, nawet bez zająknięcia, bo ja to tam powiedzmy mam opanowane, ale jeżeli tego będzie za dużo, to nie sposób tego jest spamiętać i wyciągnąć z tego odpowiednich wniosków. To wszystko trzeba archiwizować. I o tym się bardzo często
zapomina w pierwszej chwili, kiedy mamy jakąś informację i chcemy się nią podzielić, ale kiedy okazuje się, że ja zdobyłem numer telefonu do kogoś istotnego i wysłałem go to komuś na Messengerze, a potem próbujemy wrócić do tego numeru telefonu na przykład po 3 tygodniach i okazuje się, że na tym Messengerze wymieniliśmy z tą osobą już jakieś 20 tysięcy innych wiadomości, to odszukanie tej informacji może być kłopotliwe. Dlatego im więcej informacji wymieniamy, czy w gronie zespołu, czy nawet pomiędzy dwiema osobami, czy między zespołem a zewnętrznymi współpracownikami, warto wziąć odpowiednie narzędzie do tego, jakie będziemy mieli potrzeby. I to, co tutaj jest istotne, to wydaje mi się, że te takie kanały tematyczne lub osobowe, o których właśnie zaraz powiem, to pozwoli uporządkować komunikację i wszystkie informacje, które powstają w ramach tej komunikacji i stworzyć łatwy dostęp, łatwą bazę wiedzy w zasadzie o projekcie i tego, co się dzieje. Jest tutaj mam taki slajd z ikonkami różnych komunikatorów. To absolutnie nie są wszystkie komunikatory i to jest nawet nie jest jakiś mały procent. Natomiast bardzo jestem ciekaw, czy ktoś z Was rozpoznaje wszystkie te ikony, czy znacie te narzędzia, a jaka część z Was zna większość lub mniejszość. Myślę, że każdy z czymś się spotkał. Ciekawy byłoby też, gdyby ktoś nie rozpoznał żadnego z tych symboli graficznych. Zobaczymy. To są różne komunikatory oparte głównie o, w zasadzie, no, oparte o połączenie internetowe. Pominę powiedzmy pozostałe formy komunikacji, takie jak spotkania na żywo, czy dzwonienie do siebie telefonem. Natomiast każdy z tych narzędzi ma swoją specyfikę i niektóre są przeznaczone do tego, żeby połączyć się z kimś na przykład na czacie na Messengerze i powiedzieć sobie tam cześć, był fajny dzień, była ładna pogoda, okej, to fajnie, to pozdrowienia. I w zasadzie nie wracamy już więcej do tego. Niektóre są super dobrze zoptymalizowane do tego, żeby wymieniać tam codziennie setki albo i tysiące informacji i jednocześnie porządkować je w taki sposób, żeby były dla nas dobrze dostępne. I takimi aplikacjami, na które chciałbym zwrócić szczególną uwagę, są Slack, bo to jest ikona Slacka, to jest Stride i to jest Twist. To nie są jedyne, które moglibyśmy zastosować w podobny sposób, ale te trzy są tworzone z taką myślą o tym, żeby podołać każdemu wyzwaniu. Już wyjaśniam, o co chodzi. Jako przykład screen postanowiłem wybrać Slacka, natomiast możecie mi wierzyć, że pozostałe dwa narzędzia, o których tutaj wspominam, są tak podobne, że jeżeli oswoicie się z tym, jak wygląda Slack i potem przełączycie się na inne narzędzie, to okaże się, że tak jakbyście już je znali albo już tam kiedyś byli. Cała istota tego komunikatora polega na tym, że w zespole, w którym może pracować załóżmy kilka osób, akurat to jest taki screen zrobiony ze Slacka, na którym nie ma za dużo osób, jak widzicie, tu jest napisane invite people, czyli zaproś innych. Tyle osób, ile zaproszę, pojawi mi się tutaj w postaci takiej listy kolejnych imion, nazwisk. Mogę tych osób zaprosić więcej lub mniej, w zależności od potrzeby. I z każdą z nich oczywiście mogę rozmawiać tak jak na Messengerze, czy tak jak sobie nawet wysyłając ją w SMS i tak dalej. Tak, tu jakby nie ma żadnej rewolucji w tym. Natomiast to, co tu jest dodatkowo jest bardzo ważne, to jest lista dostępnych kanałów. To sprawia, że możemy całą komunikację, którą chcemy prowadzić w danym projekcie, podzielić na konkretne kanały. Ja tu zacząłem wpisywać, że to może być na przykład kanał budżet, czyli wszystkie informacje, które dotyczą wszelkiego rodzaju kosztów, kwot i tak dalej, można wymieniać w jednym miejscu. I też może nie być potrzeby, żeby cały zespół był zaangażowany w dyskusję o budżecie, bo może tylko 2 z 5 osób, 4 rozmawiają o tym. Tym samym nie przeszkadzają swoimi wiadomościami innym, bo na tym kanale, czyli powiedzmy w takim pokoju dyskusyjnym, będą rozmawiały tylko te osoby, które są tym zainteresowane. Co więcej, mając taki dedykowany pokój przeznaczony na
na konkretny temat, na przykład budżet. Wszystkie informacje, które wymieniamy o budżecie, lądują właśnie w nim. Więc potem, jeżeli wymienimy 10 innych tematów, czyli tam, nie wiem, marketing, projekty graficzne, jakieś spotkania, jakieś rzeczy jeszcze inne, to jeżeli będzie nas interesował budżet, to wejdziemy konkretnie na ten kanał i wiemy, że nie znajdziemy innych informacji, tylko te, które nam są potrzebne. To tak samo przyspiesza w wyszukiwaniu wszelkiego rodzaju plików i załączników. Więc to wymaga od nas pewnego takiego przestawienia się z myśleniem, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeżeli rozmawiamy z kimś innym, to chcemy mu wszystko naraz powiedzieć i najchętniej to byśmy pisali to ciurkiem w jednym oknie i on by to wszystko przyjął. Ale jeżeli mamy komuś do przekazania 5 różnych informacji, to pomiędzy tymi informacjami przełącza się na konkretne kanały i potem wiadomo, że wszystko wylądowało w swoim konkretnym miejscu. Oczywiście narzędzie daje różne inne funkcje, czyli że część kanałów może być zamkniętych, niedostępna dla innych, mogą być mniej lub bardziej prywatne te rozmowy, lub mniej lub bardziej ogólne. I też w zależności od tego, które to jest konkretne narzędzie, każde będzie się rządziło jakąś tam swoją specyfiką, bo na przykład Twist, który jest właśnie bardzo podobny, ma taką jeszcze fajną funkcję, że w ramach jednego kanału można tworzyć dodatkowo wątki dyskusyjne, więc tworzy nam się powoli takie trochę drzewko tematów, czyli nie wiem, powiedzmy, jeżeli budżet to jest bardzo obszerny temat i w nim mamy dodatkowo kilka wątków, na przykład, nie wiem, sprawozdanie, albo na przykład pozyskiwanie środków, albo coś jeszcze, to możemy na każdą z tych osobnych rzeczy stworzyć sobie jeszcze właśnie osobny wątek, przez co mamy jeszcze lepszą tą ścieżkę potem dotarcia do wszystkich ważnych informacji i mamy to jeszcze lepiej uporządkowane. Warto wspomnieć o tym, że te narzędzia Twist i Slack są w bardzo komfortowej wersji dostępne bezpłatnie. Wersje płatne dodają kilka fajnych usprawnień lub takich możliwości, typu dołączamy więcej plików, większej objętości, jest więcej osób, mamy dodatkowe uprawnienia. Natomiast w dużej mierze to, co otrzymujemy bezpłatnie, jest wystarczające. W przypadku Slacka ograniczeniem jest ilość wysłanych wiadomości, czyli jeżeli nie zapłacimy za Slacka, możemy zarchiwizować i potem wrócić do wiadomości, do 10 tysięcy ostatnich wiadomości. Więc no, czy to jest dużo, to, czy mało, to ciężko mi jest oceniać, w zależności jak się używa. Czasem jak ktoś pisze jedno zdanie w 10 wiadomościach, to wiadomo, że trochę szybciej zużyje to niż ktoś, kto by napisał jedno zdanie w jednej wiadomości. Warto o tym możemy pamiętać. Natomiast Twist, nie pamiętam dokładnie, ale on nie daje tego ograniczenia, on daje jakieś inne i jest też bardzo przystępny. Wszystkie z nich mają bardzo dobrze zoptymalizowane aplikacje na urządzenia mobilne, dzięki czemu macie ten aspekt takiej wszechstronności. W momencie, kiedy siedzicie przy komputerze, możecie korzystać z poziomu komputera. Kiedy jedziecie autobusem, bo samochodem to może nie bardzo, możecie pisać z telefonu czy z tabletu. Również można zainstalować aplikację na komputerze albo można korzystać z aplikacji w przeglądarce, przez co w zasadzie też nie ogranicza nas to, czy to jest nasz komputer, czy to nie jest nasz komputer. Zawsze jest wszystko dostępne dla nas. To jest, myślę, że dosyć istotne, żeby to rozważyć. O samych komunikatorach myślę, że też dobrze byłoby porozmawiać trochę więcej i też mam nadzieję, że jeżeli będą takie tematy, które przykują waszą uwagę i o których chcielibyście wyciągnąć konkretne informacje, to dajcie mi znać i porozmawiamy o tym na koniec. Kolejnym takim punktem, który chciałbym poruszyć, tworząc taki, powiedzmy, uniwersalny zestaw narzędzi do tego, aby móc powiedzieć, że zarządzamy naszą pracą z wykorzystaniem narzędzi online i że faktycznie w jakiś sposób dzięki temu mamy tą pracę bardziej efektywną i że tracimy na to mniej czasu i jest nam wygodniej. Myślę, że wszystko ze sobą się teraz mocno łączy, jest bardzo oparte o internet, który z założenia wszędzie powinien być już dostępny.
dostępny, albo przynajmniej w większości miejsc. I od razu chyba warto powiedzieć jedno słowo, że trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że może, że nawet jeśli internet powinien wszędzie być dostępny, to wiadomo, że nie wszędzie będzie. Nawet w cywilizowanych miejscach czasem zdarza się, że tego internetu nie ma, jeżeli opieralibyśmy naszą pracę stuprocentowo tylko i wyłącznie na narzędziach online pracujących w chmurach i takich bardzo uniwersalnych, to musimy liczyć się z tym, że nie zawsze możemy mieć dostęp do tych informacji. Tak więc to jest decyzja dla nas do podjęcia, czy jeżeli często jestem w miejscu, gdzie nie mam internetu, to czy chcę korzystać ze wszystkiego całkowicie online, czy nie, czy chcę sobie to rozłożyć trochę pomiędzy takie klasyczne rozwiązania, które funkcjonowały do tej pory i częściowo działać online, czy też odwrotnie, czy całkowicie ustawić się na działanie offline. Natomiast to nie jest temat tej prezentacji, o tym też nie chciałbym za dużo mówić. Przestrzeń chmurowa to jest coś, do czego już chyba powoli się zaczynamy przyzwyczajać. Jeszcze kilka lat temu, jak ktoś mówił, że mam coś w chmurze, to brzmiało to trochę enigmatycznie. Myślę, że teraz już większość osób wie, o co chodzi. No, jest to w zasadzie nic skomplikowanego, bo wszystkie nasze pliki, powiedzmy, albo informacje, albo dokumenty, nad którymi pracujemy, są umieszczone na serwerach dostawcy danego narzędzia. Weźmy na przykład Google'a, który jest bardzo dużym dostawcą dużej ilości narzędzi. Wszystko to, co w chmurze trzymamy w narzędziach Google, czyli na przykład dokumenty albo pliki na dysku, znajduje się na serwerach Google, do których my za każdym razem, kiedy chcemy korzystać z naszych rzeczy, po prostu się połączymy poprzez internet, czyli tak samo poczta e-mail, tak samo dokumenty. Potrzebujemy połączenia, żeby dostać się do wszystkich naszych danych i informacji. Realizując różnego rodzaju projekty, czy nawet organizując swoją własną pracę, wydaje mi się, że każdy z nas prędzej czy później spotka się z sytuacją, w której musi zachować gdzieś jakiś plik. Czy to jest skan jakiejś faktury, czy to jest jakiś arkusz kalkulacyjny, czy to jest jakieś zdjęcie albo jakiś PDF. Zawsze prędzej czy później pojawią się jakieś pliki i to, w jaki sposób będziemy się posługiwać tymi plikami, będzie się też przekładać na dalszą efektywność w pracy. Jeżeli powstaje w ramach realizacji projektu dużo plików, do których dostęp musi mieć więcej niż jedna osoba, to myślę, że bardzo rozsądne jest skorzystanie z opcji przechowywania tych plików właśnie w chmurze, czyli na przykład na jakimś dysku od Google, czy od Microsoft, czy od. Oferta też jest bardzo duża, można wybierać dowoli. Też mam nadzieję, że nie potrzeba, żebym się rozwodził zbyt dużo na ten temat, ale wszystkie pliki, które ja przechowuję w chmurze, do której ja określę dostęp, będą wygodnie dzielone pomiędzy wszystkich moich współpracowników i taką podstawową zaletą jest chyba to, że wszystkie pliki zawsze są aktualne. Nie ma zagrożenia, że wymieniając się jakimś załącznikiem, którym jest powiedzmy, nie wiem, umowa, wymieniamy się mailem załącznikami. Ja mam starą wersję, ktoś ma nową, mamy, nie wiem, 10 maili, 10 różnych wersji. Coś takiego całkowicie nam znika. Nie istnieją tutaj takie fizyczne pliki, które gdzieś istnieją na naszych dyskach, tylko jest jedno takie miejsce, w którym jest zapisana ta umowa i do niego tak samo włączam się ja, jak i inne osoby i wszyscy na to patrzymy w czasie rzeczywistym na to samo. Więc mamy też tą wygodę, że nie zaplączemy się w przypadku, w którym mamy dużo takich plików, które mogą mieć różnego rodzaju wersje i tak dalej. Dużo o tym mówię. I znowu chyba powinienem o tym wszystkim mówić do tego slajdu. Natomiast to chyba nie przeszkadza. Przygotowałem kilka takich logotypów, tu już konkretnie z nazwami. Nie wszystkie usługi, które tu widzicie, są tego samego typu, bo na przykład trochę inaczej działa WeTransfer, który pewnie większość z Was zna. To jest wygodny sposób na przesłanie dużego pliku, który nie mieści się w załączniku. Wystarczy go wgrać na stronie i potem wysłać komuś linka. I jakby ma też bardzo dużo wspólnego z takim dyskiem Google, czy z OneDrive'em, czy z Dropboxem, natomiast działają trochę inaczej. OwnCloud, iCloud, OneDrive, Google i
To tak zaznaczę. To w zasadzie ten też. Oj, ten. One działają prawie wszystkie tak samo. Widzę, że w kilku krokach wam pokażę jak. To jest screen z tego, jak wygląda główny ekran dysku Google. No i w zasadzie niewiele się tu dzieje, ale postaram się w dwóch słowach powiedzieć, co tu może być. To jest obszar, w którym widzimy, co się na naszym dysku znajduje. To trochę analogicznie do tego, jakbyśmy otworzyli folder na naszym komputerze. Też zobaczymy białe okno, a w środku będą ikonki. Więc widzimy, że tu jest ikonka jakiegoś obrazka. To jest akurat screen z Trello, który widzieliście wcześniej. Tu jest jakiś dokument, prawda? Wiele się to nie różni od folderów w komputerze, tylko tyle, że do tego dobieramy się przez przeglądarkę albo przez aplikację, którą zainstalujemy na komputerze. Wtedy ten folder już jest dosłownie taki sam jak każdy inny folder na komputerze. Do tego elementu, znaczy do tego folderu, jak do każdego folderu na naszym komputerze, możemy wgrywać nowe pliki, albo poprzez przeciągnięcie ich, po prostu złapanie myszką za plik i wrzucenie tutaj na ten obszar, on się automatycznie wgra, albo przez kliknięcie przycisku. Możemy tutaj wgrywać dużo różnego rodzaju dóbr. Ile konkretnie? To nam pokazuje. W wersji darmowej mamy 15 GB przestrzeni połączonej z różnymi innymi elementami właśnie od G Suite, o czym za chwilę powiem. Są sposoby na to, żeby było tego więcej, niekoniecznie bardzo kosztowne, więc za chwilę rozwijam. To, o czym już mówiłem, postaram się zobrazować tylko szybciutko na przykładzie jednego czy dwóch screenów. Najważniejsza różnica pomiędzy tym, że nasze pliki są przechowywane gdzieś na serwerze w jakiejś chmurze, a tym, że są na naszym konkretnym komputerze, to jest to, w jak łatwy sposób możemy się nimi dzielić z innymi. Na każdym pliku możemy kliknąć udostępnienie. I będzie miało to taki efekt. Zobaczymy okno, w którym możemy zdecydować, co z tym zrobić. To jest akurat przykład, jak to działa w dysku Google. Możemy po pierwsze określić, czy dany cały folder, na przykład, w którym będzie dużo plików, czy tylko jeden plik, czy tylko jeden dokument, czy on będzie prywatny, tylko dla nas. I nikt inny do niego nie zajrzy, chyba że zaloguje się na nasze konto. Ale może nie być prywatny, może być publiczny na zasadzie, że jeżeli ktoś znajdzie ten link, albo wy mu go wyślecie i on go sobie wklei w przeglądarce, to automatycznie ma dostęp do folderu, do pliku, do dokumentu i tak dalej. Można też określić bardzo konkretne osoby, kto je będzie miał, te pliki. Więc tu będzie lista kolejnych osób. Jak to działa w praktyce? Część z was, którzy wiecie, wiecie. Ta część z was, którzy nie wiecie, mam nadzieję, że będziecie mieli okazję się przekonać i o tym też mam nadzieję zamienić z wami kilka słów, bo może są jakieś konkretne aspekty, które budzą wasze wątpliwości albo niepokój związane z przechowywaniem plików w chmurze. I to, jeżeli miałoby się pojawić na pytaniach, to byłoby super, bo wtedy mówilibyśmy dokładnie o tym, co was interesuje, a nie o tym, co ja uważam, że mogłoby was interesować, bo mogę nie trafić. Jeżeli chodzi o dostęp do plików w chmurze, jeszcze tak w ramach podsumowania, warto pamiętać o tym, że tak samo jak do innych narzędzi online, to jest w zasadzie taka wspólna cecha narzędzi online, jest bardzo wygodny dostęp. Nie potrzebujemy naszego komputera, nawet nie potrzebujemy często komputera. Wystarczy, że pożyczymy od kogoś, nie wiem, tableta albo usiądziemy przy komputerze jakimkolwiek innym, wchodzimy na stronę przeglądarki internetowej, logujemy się, wszystko jest, prawda? Jakby nie ogranicza nas ani miejsce w zasadzie, ani czas. Jedynym tym czynnikiem, który warunkuje, czy mamy do tego dostęp, jest to, czy mamy dostęp do internetu, więc to jest taka kluczowa kwestia. Przechodząc powoli dalej, chciałbym kilka słów powiedzieć o tym, co ostatnio Google hucznie nazwał G Suite, czyli takim, powiedzmy, przybornikiem do codziennego funkcjonowania, zawierającym różne fajne, ciekawe elementy. Jeżeli korzystacie z usług Google, jakiegokolwiek rodzaju, czy na przykład, czy jest tylko Gmail, czy to jest tylko kalendarz, na pewno wiecie, że do korzystania z jakiejkolwiek usługi Google wymagane jest konto Google. I nie jest to żadna nowość. I powiem o tym z premedytacją, bo każde narzędzie, którego chcielibyśmy użyć,
jakby musimy w pewien sposób opłacić tym, że założymy tam konto, czyli przynajmniej zostawimy tam nasz adres e-mail. I o ile nie jest to problemem, jeżeli chcemy korzystać z trzech narzędzi, to zakładamy trzy konta i jest OK. No tak, mam tam login, hasło, możemy mieć takie samo albo inne. Takie samo jest niewskazane, więc trzeba zapamiętać trzy różne. Natomiast jeżeli więcej narzędzi, które nas interesuje, jest związane jednym kontem, to myślę, że lepiej. I w pewien sposób mamy dwóch takich, powiedzmy, liderów obecnie na rynku, jeżeli chodzi o usługi tego typu. I to jest właśnie Google i Microsoft, które dają nam bardzo, bardzo kompleksowe. Znaczy jakby nie tylko te dwa, mówię o nich, bo są najbardziej popularne i jakby już większość osób ma konta, można poszukać alternatyw, ale one są na rynku od dłuższego czasu, Google jeszcze od dłuższego niż Microsoft i one są dobrze zoptymalizowane i dobrze pracują i często po prostu nie warto odkrywać jakichś niszowych, nowych rzeczy, tylko skorzystać z tego, co jest dostępne pod ręką i wygodne. Więc w pewien sposób też myślę, że mogę to zarekomendować, zwłaszcza, że Google ma ciekawy program dedykowany organizacjom pozarządowym, który ogólnie nazywa się Google for Nonprofits i możemy korzystać z opcji, powiedzmy, premium, jeżeli chodzi o cały pakiet Google'a, czyli za darmo dla działań w ramach naszej organizacji możemy korzystać z rozszerzonych funkcji Google. W przypadku Microsoftu też to działa, ale nie powiem bardzo dokładnie jak, też jest odrębny temat. Zakładając jedno konto, dostajemy dostęp do bardzo wielu narzędzi. O Gmailu nie ma sensu mówić, myślę, że o takich rzeczach. Google Hangouts jest komunikatorem, na którym też nie chciałbym się za bardzo skupiać, bo działa jak każdy inny komunikator, na przykład jak Messenger. Natomiast dokumenty, czyli arkusze kalkulacyjne i dokumenty tekstowe, prawdopodobnie spora część z Was zna. To jest to, o czym mówiłem, że to jest ta wygodna forma, w której nie potrzebujemy fizycznego pliku, który jest zapisany na naszym komputerze, ale mamy dostęp do dokumentu, który jest w internecie umownie i w czasie rzeczywistym mogą na tym dokumencie pracować na przykład dwie osoby, tak? Załóżmy, że nasz dokument ma dwa rozdziały i nad jednym rozdziałem ja będę pracował i w tym samym czasie nad drugim rozdziałem może pracować ktoś inny. Ja będę widział na bieżąco, na żywo, co się pojawia wpisywane przez tą drugą osobę. Jakby to może nam pomóc, jeżeli mamy, nie wiem, mało czasu, mamy dostępne kilka osób, możemy równolegle stworzyć dokument bardzo obszerny, który będzie miał, nie wiem, 5 rozdziałów i zrobimy go szybko, bo pracowało na nim 5 osób. Co w normalnym układzie byłoby niemożliwe, bo ja bym zrobił jeden rozdział, wysłałbym do kogoś plik po zakończeniu mojej pracy, ten ktoś dopiero by zaczął, tak? Rozciągnęlibyśmy ten czas 5-krotnie. Pozostałe elementy, jakby też analogiczne, prezentacje czy ankiety, o których w sumie warto wspomnieć, bo to też jest bardzo wygodna forma zbierania różnego rodzaju informacji na różnych poziomach. Czasem łatwiej jest zapytać kogoś o coś, wysyłając mu krótkiego linka, w którego on może kliknąć i zaznaczyć tak albo nie, albo zaznaczyć od 1 do 5 i wtedy będziemy wiedzieli, co chodzi mu po głowie, niż próbować się z nim spotkać, albo pytać, albo dzwonić, wysyłać mailingi i różnego rodzaju inne kombinacje. To jest bardzo szeroki wachlarz możliwości, z którego możemy korzystać, zakładając dodatkowo uzupełniony o przestrzeń na nasze pliki. To jest jeszcze, wiem, że jeszcze w ramach G Suite są na przykład, jest możliwość tworzenia własnych witryn internetowych, które tworzy się dosyć łatwo, bo mają gotowy kreator. Może nie są zbyt zaawansowane, jeżeli chodzi o układy treści i tak dalej, ale często to już wystarcza. No i element, którego jeszcze nie poruszyłem, to kalendarz, czyli coś, o czym jeszcze za chwilę powiem. Podsumowując, czym jest G Suite, już pewnie wiecie, dlaczego warto się nad nim zastanowić w ramach prowadzenia jakiejś organizacji non-profit. Możemy ubiegać się o grant, który nam zapewni opcję premium tych narzędzi. W takich
najbardziej praktyczny sposób dostaniemy więcej miejsca do przechowywania naszych danych i kilka dodatkowych funkcji do zarządzania dostępem i kontrolowania tego, kto co może zobaczyć, kto nie może. To już w zależności od tego, jak bardzo poufne są dane, którymi operujecie. W zasadzie używając jednego konta moglibyście oprzeć na tym bardzo dużo elementów codziennej pracy. Można się nad tym zastanowić, natomiast słowem jednego komentarza powiem, że to nie jest tak, że ja osobiście uważam, że Google zapewnia wszystkie potrzeby, dlatego ja prywatnie korzystam z bardzo wielu różnych aplikacji. Pogodziłem się z faktem, że muszę zakładać 30 różnych kont i wymyślać 30 różnych haseł, no jakby nie każdy potrzebuje aż tak dużo. Przechodzę dalej do kolejnego tematu. Mam nadzieję, że zaraz nadejdzie wreszcie ta część, w której będziemy mogli skonfrontować to, co powiedziałem, z tym, co Was interesuje. Powiem jeszcze tylko jedno słowo na temat samego czasu, który dosyć istotny. O tym, że warto planować harmonogram. Nie chcę za dużo mówić, bo to jest Wasza kwestia do indywidualnej oceny. Natomiast w większości przypadków jest tak, że zaplanowany harmonogram i plan dnia rozpisany na konkretne godziny z uwzględnieniem zadań, które szacujemy, ile nam zajmą, zawsze jest bardziej efektywny niż takie przeskakiwanie z tematu na temat bez zrobionej chociażby listy na kartce papieru. Warto coś takiego robić i warto próbować robić to coraz lepiej. Mam na myśli, jeżeli będę chciał oszacować, że przygotowanie raportu czy jakiegoś sprawozdania zajmie mi godzinę, a w praktyce po 3 godzinach będę dopiero w połowie, no to jest dla mnie jakiś sygnał, że bardzo niedoszacowałem i że następnym razem, jak będę rozpisywał sobie plan dnia, to nie powinienem zakładać, że zrobię 5 takich wielkich rzeczy, tylko że co najwyżej zrobię jedną. Z czasem będziecie się uczyć, jakie są wasze możliwości, jakie jest wasze tempo i będziecie mogli układać takie plany bardzo precyzyjne i to często pomaga. A samo układanie tego i wizualizowanie też jest bardzo proste. Na przykład już trzymając się tego Google'a za pomocą takiego online'owego kalendarza, na którym łatwo można. Tego nie pokażę Wam na żywo, ale gdybym chciał na jutro, na godzinę 7 zaplanować sobie jakieś spotkanie, to tutaj po prostu kliknę w tym miejscu, bo to jest godzina 7, to jest godzina 7, tego pewnie nie widać, to jest czwartek. Opiszę, co chcę zrobić, ile mi to zajmie czasu. Tutaj opisałem spotkanie, przygotowanie prezentacji. Tu jesteśmy w trakcie, akurat pewnie jest gdzieś tu. Tutaj trwa nasze webinarium. Dzięki temu możemy sobie stworzyć grafik na cały dzień, cały tydzień w zasadzie i tak dalej. Tak? Wszystkie rzeczy, które umawiamy spontanicznie na zasadzie, hej, spotkajmy się może tego i tego dnia, to będzie za miesiąc. A dobra, będę pamiętał. Dodanie takiego wydarzenia czy przypomnienia o spotkaniu, o wydarzeniu, to jest dosłownie chwila. Tym bardziej, że jak wszystkie aplikacje, o których wspomniałem do tej pory, można operować kalendarzem też z poziomu telefonu, więc to dosłownie czasem kilka kliknięć i wystarczy to zrobić i mamy pewność, że nie zapomnimy. Innym aspektem zarządzania czasem, albo w zasadzie terminami, jest to. Może jeszcze mam tu jeden slajd, to może o nim powiem. No, jak widzicie, jest kilka opcji, które można dodać do planowanego wydarzenia. Można tylko napisać szybko tytuł, że to będzie jakieś spotkanie i to jest wszystko jasne, ale jeżeli potrzebujemy dodać konkretne miejsce albo jakieś tam linki do pokojów wideokonferencyjnych, czy opisy, czy zapraszać konkretnych gości, wysyłać im zaproszenia na adres e-mail, wszystko tu można zrobić. I to też nie jest jakoś specjalnie wymagające. Wystarczy raz przez to przejść, przeklikać przez wszystkie opcje, a potem to wychodzi bardzo naturalnie. Takim małym, fajnym narzędziem do zarządzania terminami jest Doodle. Aha, tylko że właśnie, zanim o nim powiem, chciałbym Wam pokazać tablicę, na której będziecie mogli w tym momencie smarować waszymi kursorami na ekranie i poprosiłbym was o zaznaczenie, nie wiem, czy na przykład kółkiem, czy postawieniem kropki X obok danego narzędzia. Oznaczcie, co wydaje wam się znajome, z czego korzystacie, tak, żeby pozostało tylko to, co dla was jest nieznane, znaczy pozostało czyste.
To też da mi pewne wyobrażenie o tym, o czym mogę mówić. Widzę, że pojawiają się bardzo fajne ślady waszej obecności. Okej. Już prawie wszystko zostało oznaczone. Jestem bardzo ciekaw, czy ktoś się znajdzie i oznaczy te dwa ostatnie. Myślę, że to jest CAM Scanner. To jest bardzo popularna aplikacja mobilna akurat. Dobra. No dobra, pobazgraliśmy, to może ja teraz przejdę do krótkiego omówienia tego, co tu można wrzucić. To jest kilka narzędzi, które wybrałem, bo wiedziałem, że będzie mało czasu i już dostaję sygnały, że muszę kończyć, więc pędzę. Natomiast chcę wam tylko pokazać, w jaki sposób podchodzić do każdego z tych narzędzi. Powinno odpowiadać na bardzo konkretną potrzebę. Jeżeli mamy potrzebę umówienia spotkania, to wiemy, że możemy skorzystać z aplikacji Doodle. Załóżmy, mamy 5 osób, które są zainteresowane spotkaniem. Spotkanie ma być umownie w środę, ale nie wiemy o której godzinie, bo każdy ma inną dostępność. Więc rozpisujemy na przykład, dzielimy środę na kilka potencjalnych takich okienek terminów, czy nie wiem, od 8 do 9, od 9 do 10, możemy tu dodać tyle zakresów, ile chcemy. I zobaczyć, jak te terminy się sprawdzą w praktyce. Potem wysyłamy linka, nie wiem, mailem, komunikatorem, SMS-em, wysyłamy linka do innych osób i one dostają coś takiego. Wpisują się tutaj, kim są, i zaznaczają, które z dostępnych opcji im pasują. Tak? Na przykład ja zaznaczyłem, że tutaj od 9, czy w tym zakresie to jest dla mnie OK, to wysyłam. Każda kolejna osoba doda tutaj taki rządek i będziemy mieli pewną taką, powiedzmy, matrycę i będziemy widzieć, że tu jest OK dla jednego, tu jest OK dla drugiego i OK dla trzeciego i wiemy, że to jest ten termin. Tak? To zajmuje chwilę. To nie jest skomplikowane narzędzie, a bardzo ułatwia życie. Tak? Jakby stworzenie tej ankiety i wysłanie jej to jest często 2 minuty. To, co chciałbym wam pokazać jeszcze innego, to jest boomerang. Zaznaczyliście, że korzystacie z boomeranga dla Gmaila. On ma kilka funkcji, natomiast nie mogę opowiedzieć o wszystkich. To, do której ja go najczęściej używam, to do wysyłania maili o konkretnym czasie. Zdarza mi się, że nie zdążę odpisać na jakąś wiadomość mailową w trakcie pracy, siadam do niej wieczorem, ale nie chcę, żeby mój odbiorca otrzymał ode mnie maila o 21:30, bo pomyśli sobie, że to jest dla mnie normalna godzina pracy i jeszcze na przykład zadzwoni od razu, prawda? Więc ja ustawiam, że tego maila, którego napisałem, wyślę w konkretnym dniu, o konkretnej godzinie, prawda? Potwierdzam i ten mail będzie czekał, aż nastąpi czas, na przykład następnego dnia o godzinie 8, ten mail kulturalnie do niego wychodzi. Ta wtyczka ma też drugą taką dużą funkcjonalność, o której chcę wspomnieć, czyli to, że ona może zapauzować przychodzenie wiadomości mailowych. Jeżeli nie spróbujecie tego zrobić, to nie przekonacie się, czy to ma sens, bo brzmi trochę dziwnie, ale uwierzcie mi, że czasem to jest zbawienne. W momencie, kiedy dostajecie dużo maili w ciągu dnia, możecie na chwilę je wyłączyć. Nawet jeżeli są ważne, to tym bardziej potrzebujecie skupienia na jednej konkretnej rzeczy, a nie w trakcie skupienia nad pisaniem ważnego maila dostajecie powiadomienie, że dostaliście 3 kolejne ważne, co was stresuje, próbujecie robić tam to szybko i tak dalej. Więc boomerang. Idąc dalej, to co tu widzicie, to jest taki ekran, jeden z, jeżeli chodzi o narzędzie DocSend. No, wolne tłumaczenie, ślij dokumenty. Służy do tego, aby to, co chcemy wysłać innym osobom, żebyśmy mogli dowiedzieć się więcej o tym, co te osoby robią z tym, co dostaną od nas. Jeżeli napisałem raport, na przykład jakieś sprawozdanie z realizacji projektu i ono ma 10 stron i wysyłam do moich przełożonych czy do kogoś, to mogę ten raport wgrać do tego narzędzia, wysłać im linka i automatycznie śledzić, co się z tym PDF-em, załóżmy, dzieje później. To znaczy, to co tu widać, to konkretne numery stron. To jest pierwsza strona, to jest druga, trzecia i tak dalej. A im wyżej jest kropka, to znaczy, że więcej czasu ktoś spędził na oglądaniu tego slajdu, prawda? Widać, które slajdy potrzebują więcej czasu, żeby przyswoić informacje. Ten wykres tutaj pokazuje to, że coraz jakby mniej osób dociera do końca, tak? Że jakby na początku wszyscy otwierają pierwszą stronę, jest OK, ale potem może ktoś stwierdził, że tu jest już nudno i on się wyłączył, tak? Więc tu już jest mniej wyświetleń. Widzimy statystyki, który slajd był
najpopularniejszy i tak dalej. Tego jest więcej. Tak? Chodzi o to, że możemy mierzyć, ile osób było, skąd oni są, bo jest również tutaj, akurat nie ma, już się nie zmieściło, ale widać, skąd są osoby, które oglądają, więc zachęcam Was do korzystania tego, z tego. Innym takim małym dodatkiem jest Nimbus, który też chyba zaznaczyliście. To jest dodatek do przeglądarki, który umożliwia nie tylko robienie zrzutów z ekranu, ale także znacznie więcej. Jeżeli zbieracie informacje, robicie prezentacje, często potrzebne jest robienie szybkich screenów, to bardzo pomaga, bo załóżmy, że macie stronę, która jest bardzo długa, tak powiedzmy, prawda? Na górze są rzeczy, potem są niżej rzeczy i tak dalej, ona jest takim, powiedzmy, paragonem, to opcja Entire Page sprawi, że system automatycznie zjedzie od dołu i zrobi kilka screenshotów, sklei je razem i da wam gotowy plik. Nie musicie się męczyć. Możecie wskazać tylko bardzo konkretny jeden fragment albo, nie wiem, czy okno. Jak widzicie, opcji jest więcej. Można nawet za pomocą tego narzędzia nagrywać to, co się dzieje na bieżąco na ekranie, czyli zrobić wideo. Jeżeli ja pokazywałbym to narzędzie i nagrywałbym ruch kursorem, potem zobaczycie krok po kroku, co robiłem. Super wygodne, można zarejestrować głos, to jest bardzo, bardzo dużo dająca wtyczka, która wygląda bardzo niepozornie. Można też oczywiście edytować to w podstawowy sposób i tak dalej. Pendzedlej. To, co jest jeszcze, to postanowiłem podzielić się z wami tym, jak bardzo ja też love PDF, bo to narzędzie potrafi nam robić bardzo dużo. Co prawda na pierwszy rzut oka już widać, że tu jest po angielsku, tu jest jakiś merge i split. Natomiast nawet, wiecie, patrząc na te ikonki, można próbować się domyśleć, a jak nie, to wiecie, sprawdzimy raz, to znaczy na pewno damy radę. Możemy duże PDF-y złączyć w jeszcze większe albo podzielić na konkretne pojedyncze strony. Możemy jakąś stronę wyjąć z danego PDF-a, jeżeli nie jest nam potrzebna. Jeżeli PDF jest za duży, bo ma za dużo zdjęć, możemy go skompresować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czasem dostajemy PDF-a, ale tam jest tabelka. Potrzebujemy edytować tabelkę. No to używamy PDF to Excel, otwieramy ją w Excelu i edytujemy, prawda? Przetestujcie, bo to są cuda po prostu, które robi to narzędzie. Wrócę do tego jeszcze tak bardzo szybko, bo to, o czym nie powiedziałem, to zaznaczaliście, że znacie, to, o czym tylko wspomniałem, że to jest aplikacja mobilna, to jest taki skaner dokumentów, który za pomocą aparatu fotograficznego robi skany, wysyła je w postaci PDF-ów czy JPEG-ów, a to z kolei można uzupełnić ze sobą i taki zeskanowany dokument od razu mogę z poziomu telefonu wysłać na drukarkę. Nie jest to trudne, wymaga kilku chwil konfiguracji na początku, to jest oparte o działanie właśnie na przeglądarce, dostając jakby, znaczy, o ile mamy możliwość gdzieś posługiwania się siecią Wi-Fi, no bo to też jest pewien warunek. Canva wszyscy znacie, więc nawet już nie będę mówił o Nimbusie, powiedziałem. Nikt nie zaznaczył tego, Zapier. To jest, nawet nie wiem, czy narzędzie, ale tak to nazwijmy. To jest taka platforma do łączenia różnych innych narzędzi i ona pozwala nam automatyzować pewne procesy poprzez łączenie jednych aplikacji z drugą. Na przykład, jeśli dostanę maila, to utworzę regułę, że załącznik z tego maila automatycznie zapisze się na moim dysku. Jeżeli jakiś załącznik zapisze się na moim dysku, to automatycznie utworzę regułę, w którym dostanę powiadomienie jakimś komunikatorem. Czyli ja ustalam taką regułę raz, a potem za każdym razem, kiedy wydarzy się coś, na przykład dostanę maila z załącznikiem, to nie dość, że ten załącznik zostanie zapisany w chmurze mojej, to jeszcze dostanę powiadomienie na komunikatorze, że ten załącznik już na mnie czeka. To tylko przykład, ale aplikacji, które można połączyć ze sobą w ten sposób, jest całe mnóstwo. I to, co chciałbym powiedzieć na koniec, to to, że te aplikacje, o których wspominałem wcześniej, mają bardzo dużą możliwość łączenia się z innymi aplikacjami. Czy to Slack, Trello, czy Asana z Trello nawet, można połączyć i między sobą importować informacje z jednych do drugich. Wszystko można, niektórymi aplikacjami można wręcz sterować z poziomu komunikatorów. Więc jest tam dużo głębi do odkrycia, więc mam nadzieję, że pobudzeni taką delikatnie do takiej ciekawości tego, co można zrobić, będziecie próbować też trochę na własną rękę. Mam tutaj taki slajd, który sugeruje, że chyba powiedziałem wszystko, co chciałem. Teraz mam nadzieję, że chwilę wymienimy się pytaniami i odpowiedziami. Czy dostaniemy je?
Dobrze. Bardzo dziękuję Patryku za prezentację. Teraz już ja się włączyłam, także widać mnie i słychać, mam nadzieję. Zapisywałam Wasze pytania, których dużo nie było, ale postaram się wszystkie, wydaje mi się, że wszystkie udało mi się zapisać. I teraz może zmienię troszeczkę układ tego naszego okienka, żeby było widać te pytania i może wkleję je po prostu. Pogrupowałam je w zależności od tego, jakich tematów one dotyczyły i w tej chwili wklejam, myślę, że Patryk tutaj też będziesz mógł je zobaczyć. To są ostatnie właśnie tutaj elementy w okienku czatowym. Jeszcze przeczytam głośniej. To są pytania dotyczące już bardziej takich kwestii technicznych związanych z użytkowaniem różnych narzędzi. Pytanie od Tomasza. Do ilu megabajtów załączniki można załączać? Zrozumiałam z kontekstu, że chodziło o Trello, ale może Patryku, gdybyś mógł się ustosunkować też i nie wiem, dać może jakąś informację dotyczącą też innych narzędzi, jeżeli są jakieś istotne ograniczenia. Okej. No więc tak, jeżeli chodzi o Trello, to w tym momencie muszę źle zacząć, opowiem, że nie jestem w stanie dokładnej objętości pliku powiedzieć, jaka jest graniczna dla jednego załącznika. Trochę wynika to z tego, że te wartości się czasem zmieniają w czasie, natomiast jeżeli Trello powie nam, że plik, który chcemy załączyć i to jest na przykład wideo, jest za duże, bo to tak jest, tak? Ale chodzi o to, że automatycznie jakby wykorzystujemy inną metodę na to, żeby to przechować. Jeżeli mamy duży plik, który nie mieści się na Trello, to wrzucamy go na jakiś serwer, czy WeTransfer, czy jakiś dysk chmurowy i zamiast wklejać załącznik, wklejamy linka do tego załącznika, co często jest dużo bardziej wygodne, bo jeżeli mamy małe załączniki, o które się nie martwimy i wiemy, że na pewno się zmieszczą, to jest ok, one się szybko wgrywają i szybko pobierają, natomiast każdy duży załącznik jest kłopotliwy, bo transfer danych w jedną stronę i w drugą stronę będzie pewną barierą w zależności od szybkości łącza. Także za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z zbyt dużymi załącznikami, myślimy od razu o tym, żeby je umieszczać gdzie indziej i umieszczać linki w odpowiednich miejscach do tych plików. Niejednokrotnie jest to wygodniej niż wgrywać wszystko do przestrzeni projektowej, czy do Asany, czy Trello, czy Slacka. Mam nadzieję, że to przynajmniej po części odpowiada na to pytanie. A tutaj jest dodatkowa informacja wklejona przez Tomasza, bardzo dziękujemy. Załączanie plików w Trello. Do każdej karty masz możliwość wrzucenia plików różnego formatu. W darmowej wersji limit to 10 GB. Także okay, może na teraz to nam odpowiada na to pytanie. Super, super Tomaszu za sprawdzenie tej informacji. 10 gigabajtów to jest całkiem sporo dla porównania. Slack też przyjmuje różnego rodzaju pliki, ale tam limit to jest 5 gigabajtów w wersji bezpłatnej, czyli znacznie mniej. Tak? To wydaje się dużo, ale w dzisiejszych czasach ilość danych to jest bardzo płynna kwestia. Znaczy, ja też kiedyś myślałem, że 100 gigabajtów w chmurze to jest bardzo dużo, a teraz widzę, że 1000 gigabajtów brzmi znacznie lepiej. No ale to... Tak, to już się zmienia. Nie jestem pewna, tak, czy tutaj te jest pytania. Drugie pytanie, które wkleiłam niżej, pytanie od Małgorzaty, odnoszące się bardziej do takiej wygody czy szybkości korzystania z narzędzia do zarządzania projektami. Tutaj chodziło konkretnie o Asanę. Jak długo trwa wprowadzanie danych? Czy to wymaga przejścia kilku czy kilkunastu kroków, zanim utworzy się cały projekt i doda zadania? Okej, okay. Odpowiem trochę wprost, a trochę nie wprost. W zależności od tego, ile tych danych będzie, no to też tyle to potrwa. Co mam na myśli? Jeżeli mamy do wpisania tylko listę zadań, na przykład tu pozmywać, tu zrobić zakupy itd., itd., to są tylko hasła, to wpisanie ich potrwa tyle, ile byśmy pisali to po prostu na komputerze. Bo to jest tak, wpisuję zadanie Enter i ono już jakby jest utworzone. Tak, wpisuję kolejne Enter, wpisuję kolejne Enter i one już są, na naszej liście już funkcjonują. Natomiast jeżeli każde zadanie chcemy uzupełnić o dodatkowe opisy, określić do nich daty, wgrać załączniki, podłączyć inne osoby, które mają mieć dostęp, włączyć powiadomienia dla tych z tych zadań, dla tych z tamtych zadań, no to wiadomo, wchodzimy coraz głębiej
i musimy wykonać dodatkową ilość kroków. W momencie, kiedy jesteśmy w miarę przyzwyczajeni do interfejsu, to dodawanie treści do zarówno Asany, Trello, jak i innych narzędzi jest bardzo dobrze zoptymalizowane i jest po prostu bardzo szybkie. Tak, jeszcze jedno pytanie tutaj wklejone w grupie tych takich bardziej pytań technicznych. Czy którekolwiek z tych narzędzi wymaga serwera? Czy one funkcjonują na komputerach niezależnie? Z tych narzędzi, o których ja mówiłem, żadne nie wymaga naszego własnego prywatnego serwera i nie wymaga żadnej infrastruktury technicznej i też jakby nie wymaga nawet tego, żebym ja miał własny komputer, żeby z nich korzystać. W zasadzie wszystkie są dostępne w praktycznie całej swojej funkcjonalności, a mam na myśli przez to, że bez żadnej straty będę korzystał z danego narzędzia, nie instalując dedykowanej aplikacji, tylko po prostu korzystając z niego online. Znaczy, może tą stratą będzie w pewnym momencie jakaś tam wygoda, tak? Bo wiadomo, że jeżeli coś jest w karcie przeglądarki, może być troszeczkę mniej wygodne niż gdyby było w osobnej aplikacji, ale mam na myśli, że nie stracimy żadnej funkcjonalności. Już za chwilkę wklejam kolejne pytania. One dotyczą tego, czy te narzędzia są bezpłatne. I właśnie takie pytania zadała Justyna, czy wszystkie te narzędzia są bezpłatne. Tu chodziło o kontekst Asana, Trello, G Suite, ale myślę, że warto powiedzieć o tym, no, o różnych opcjach, prawda? I również o tym, że organizacje pozarządowe mają też możliwość, nawet w przypadku płatnych narzędzi, otrzymania ich właśnie w wersji bezpłatnej. I tu przy okazji, jak Patryku się odniesiesz do tego pytania, wklejam taką informację, którą podał nam Maciej, że w przypadku Slacka NGOsy mogą się ubiegać o darmową wersję, która jest płatna i tam podstawową taką funkcjonalnością ciekawą jest to, że nie ma tam limitu historii wiadomości, więc to się też może naszym uczestnikom przydać. Mhm. Tak, bardzo dziękuję za tą informację, którą wyciągnęliście. Faktycznie większość, może nie większość, ale sporo takich aplikacji, produktów online ma swoje odrębne zasady do użytku komercyjnego i użytku niekomercyjnego. Wspomniałem o tym, że Google ma swój program dla organizacji non-profit, w którym oferuje w zasadzie wszystko to, co ma najlepsze do codziennego użytku bezpłatnie. Natomiast tak jak Slack właśnie ma też możliwość zgłoszenia formularza, że jeżeli działa się non-profit, można dostać wersję bezpłatną. Potwierdzam tę informację, że nie ma limitu wiadomości, jest większy limit na dane i korzystanie z płatnego Slacka jest szczególnie bezpłatnie, jeżeli to możemy robić, jest pewnie dużo bardziej komfortowe. Natomiast to, co uważam, że jest dosyć istotne, to to, że te aplikacje w wersji bezpłatnej, czyli takiej dostępnej na już od teraz, mają bardzo dużo do zaoferowania. Ja korzystam z Asany od wielu lat i do tej pory nie przeszedłem na wersję płatną tego narzędzia, bo nie doszedłem do takiej potrzeby. Mam bardzo dużo projektów rozpisanych, znaczy bardzo dużo po prostu, dużo rozpisanych na Asanie. Jakby znając to narzędzie od bardzo dawna, wykorzystuję naprawdę mnóstwo małych smaczków, które gdzieś są tam poukrywane i one wszystkie są dla mnie dostępne, mimo że nie mam płatnej wersji. Więc myślę, że o tych narzędziach, które teraz tu wymieniłem, śmiało można powiedzieć, że patrząc na nie, nie należy się stresować kosztami. W momencie, gdybyście zaczęli korzystać z jakiegoś narzędzia i stwierdzilibyście, że to za mało, no to wtedy to jest dobry moment, żeby zastanowić się, ile to kosztuje i czy warto inwestować. Natomiast też często jest tak, że nie ma sensu upierać się na jedno bardzo konkretne narzędzie, jeżeli na przykład jest zbyt drogie i nie mamy na nie funduszy, bo jest tak duży dobrobyt różnego rodzaju aplikacji, że możemy spokojnie znaleźć jakiś zamiennik. Przecież na przykład właśnie wspomniałem wcześniej o narzędziach do zarządzania projektami, które teoretycznie uważa się za jakoś bardziej profesjonalne, typu na przykład Jira, bardzo często spotyka się z ją w jakichś korporacjach. Ona po prostu sporo kosztuje i ona jest profesjonalna, jest ekstra, natomiast trzeba za nią płacić, jeżeli nie mamy na to środków, bo ona też nie jest zbyt tania. Możemy korzystać z Asany w wersji darmowej, moim zdaniem dużo nie tracimy, tak? No, ale to jest kwestia indywidualnego podejścia. Dobrze, to ja
Wklejam kolejne pytanie i już możecie zobaczyć je na swoich ekranach. Te pytania, przyznam, że mogą nam sprawić pewien kłopot, dlatego że one się odnoszą do kwestii prawnych, kwestii zabezpieczenia danych, których korzystamy, używając tych właśnie narzędzi do zarządzania czasem, zadaniami, gdzie przesyła się pliki, gdzie mamy również kontakty. I tego typu pytania w zasadzie warto tu zadać, jeżeli będzie taka możliwość jeszcze na przykład na spotkaniach, szkoleniach czy webinariach z prawnikami, bo wiemy, że jak dużo problemów czy wątpliwości budzą kwestie ochrony danych po wprowadzeniu RODO. Ja bym na takie pytania, może przeczytam je, może Patryku jakoś tak inaczej się do tego odniesiesz. Jak się ma przechowywanie danych w chmurze, a RODO, wycieki danych i ITP? Jak dobrze zabezpieczyć chmurę w kontekście ochrony danych? Podobno już są pozwy dotyczące RODO wysłane Google'owi. Kluczowe jest to, czy narzędzia, o których opowiadamy, można używać w świetle obowiązujących przepisów. Okej, okay. Ja myślę, że wszystkie te pytania mają ze sobą coś, mają ze sobą na tyle wspólnego, że można odpowiedzieć na nie w taki trochę bardziej ogólny sposób. To, na co zwróciłbym uwagę w pierwszej kolejności, to, że bezpieczeństwo danych, które przechowujemy w różnego rodzaju aplikacjach, dyskach, dokumentach, będą na tyle bezpieczne, na ile my im zapewnimy to bezpieczeństwo też przez nasze świadome lub mniej lub bardziej postępowanie. Niestety jest tak, że w większości przypadków, kiedy dochodzi do tego, że jakieś dane, powiedzmy umownie, wyciekają czy dostają się w niepowołane ręce, wynika to z tego, że nie było nad nimi odpowiedniej kontroli. To znaczy, mamy listę osób i tam są dużo wrażliwych danych. Jeżeli to jest lista online i bardzo łatwo można ją przesłać, publikując na przykład linka, to udostępnienie takich informacji, prawda, jakby no nie sprzyja żadnym procedurom i żadnym prawom o ochronie danych osobowych. Dlatego trzeba patrzeć za każdym razem, kto ma dostęp do plików, do danych i im bardziej jest to bezumownie poważna sprawa, im więcej jest tych danych, im więcej tam jest wrażliwych informacji, tym większą trzeba sobie budować na ten temat świadomość. I jeżeli obracamy takimi plikami, w których są wrażliwe dane, musimy robić to ostrożnie. Jeżeli działamy wewnątrz naszego zespołu, wewnątrz naszej organizacji, zawsze zwracajmy uwagę na to, czy odbiorca, któremu chcemy ją wysłać, czy tę informację, jest jedynym, czy to przypadkiem nie idzie jakoś do kogoś jeszcze, czy odpowiednie ustawienia są dobrze skonfigurowane, żeby nie było tak, że wrażliwe dane są otwartymi plikami. To jest jeden aspekt, a drugi jest taki, że większość rzeczy zabezpieczonych we wszystkich aplikacjach online jest zabezpieczonych w taki sposób, że chronimy dostęp do w zasadzie naszego konta i informacji na tym koncie naszym hasłem, tak? Czyli jeżeli mam konto Google, loguję się na Gmaila, podaję mój adres, podaję hasło, tak? W ten sposób autoryzuję siebie jako tego użytkownika, który ma dostęp do tej poczty, do tego dysku z tymi danymi, do tych dokumentów itd., itd. Bardzo dużo osób nie ma zwyczaju wylogowywania się z przeglądarek ze swoich kont. Często podchodząc do innego komputera, logujemy się na swoją pocztę, odchodzimy, potem wraca prawowity właściciel, patrzy, o jakieś ciekawe maile, prawda? No to jest takie zachowanie, które się po prostu czasem zdarza i nawet nie chodzi o jakąś złośliwość, tylko o to, żeby być uważnym w tych kwestiach, bo jeżeli zostawimy dostęp w miejscu, w którym ktoś mógłby się do tego dobrać, no to jeżeli nie będzie miał, będzie miał złe intencje, może to w jakiś sposób wykorzystać. To jest taka pierwsza linia obrony przed utratą lub wyciekiem danych, powinna być właśnie taka, żeby świadomie operować tymi informacjami. W świetle przepisów RODO i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę zabierać głosu, bo ani nie jestem ekspertem od tego typu kwestii, ani też nie uważam, że to jest jedna ogólna sytuacja, którą można byłoby wyjaśnić. Myślę, że to, co powinno być podkreślone przeze mnie, to to, że za każdym razem, kiedy
decydujecie się korzystać z jakiegoś narzędzia, no bierzecie na siebie pewną odpowiedzialność skorzystania z tego narzędzia. Czyli jeżeli na dysk wirtualny wgrywacie informacje, jakieś poufne, prywatne, no to chroncie dostęp do tego dysku. Tak samo do dokumentów, do poczty i tak dalej. Jeżeli będziecie świadomie na to patrzeć i zwracać na to uwagę, nie powinno być żadnych problemów. Myślę, że Patryk powiedział bardzo dużo i mam nadzieję, że wyczerpujący sposób odpowiedział na te wątpliwości. Ja może tylko jedną taką rzecz, taki drobiazg dodam, że możemy też zadbać o to, by te zabezpieczenia były kilkupoziomowe, to znaczy nie tylko zadbać o to, żeby były dobre, trudne do odgadnięcia hasła, za pomocą których się logujemy na przykład do różnych aplikacji, ale na przykład, i tu odniosę się do pytania takiego doprecyzowującego Małgorzaty, że chodzi o wykorzystanie przez Google danych osobowych zawartych w dokumencie, który przechowywany jest w chmurze. Także ten dokument też możecie zahasłować. Czy to będzie PDF, czy to będzie prezentacja, czy to będzie Word, też możecie dać hasło, więc no, też będzie wtedy trudniej się przełamać przez kilka poziomów haseł. Już powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania, ale pamiętam jeszcze o pytaniach dotyczących iLove PDF, ponieważ ja też strasznie lubię tę usługę, więc oczywiście no, muszę je tutaj wykorzystać, żeby też Was zachęcić do tego, żeby z tej usługi skorzystać i żeby rozwiać właśnie wątpliwości. I pytania dotyczą tego, czy iLove PDF jest narzędziem Google'owym czy innym i czy jest za darmo. Patryk. Okej, już odpowiadam. Z tego, co mi wiadomo, jeżeli nic się nie zmieniło, a potrafi się to zmieniać, bo jeżeli jest fajne narzędzie, to duże korporacje lubią je kupować, ale iLove PDF jeszcze nie jest Google'owy, więc jest to niezależny serwis i jest za darmo, ale można też korzystać z funkcji, które są płatne. To jest taki bardzo popularny model teraz. Większość rzeczy, które możecie robić z PDF-ami, jest za darmo. Nawet nie trzeba zakładać konkretnego konta na tym narzędziu. Wystarczy wejść na stronę, wgrać plik PDF i wykonywać na nim różne operacje. Natomiast jeżeli spróbowalibyśmy zrobić coś, co na pierwszy rzut oka już wyglądałoby na bardzo skomplikowaną i zaawansowaną operację, na przykład wgrać PDF, który będzie miał 500 stron i podzielić go na jakieś rozdziały i jeszcze tam dokonywać jakiejś kompresji i tak dalej, to tutaj ta skala może być pewną przeszkodą, bo system poinformuje nas, że w wersji bez logowania, czy tej powiedzmy bez płatnej, masz ograniczenie do maksymalnie tam powiedzmy chyba 20 stron, a jeżeli chcesz zrobić więcej, no to załóż konto, czy wykup jakiś abonament. Prawdopodobnie większość rzeczy, które będziecie chcieli zrobić, zrobicie nawet bez zakładania konta. Być może się okaże, że przy operacjach na bardzo dużych albo skomplikowanych plikach, albo takich funkcjach, które autorzy uznali, że są dostępne tylko dla tych, powiedzmy, premium użytkowników, no, przekonacie się, czy to, co zostanie wam zaoferowane w postaci tego, ile może was ewentualnie kosztować dana funkcjonalność, czy to będzie dla was praktyczne. To też jest taki model, w którym często to są bardzo niewielkie opłaty, a mogą dużo zmienić, jeżeli wasza praca często wiąże się właśnie z jakimiś takimi operacjami. Natomiast spora część funkcji file w PDF jest dostępna nawet bez logowania. Część jest ograniczona tylko i wyłącznie tym, żeby założyć konto, tudzież podzielić się z autorami aplikacji naszym adresem e-mail. Dobrze, bardzo dziękuję Patryku za prezentację, za odpowiedzi, za ten ogromny obszar, za tą wiedzę przekazaną dzisiaj uczestnikom. Czas już nam się skończył, dlatego już no, niestety nie możemy odpowiedzieć na kolejne pytania. Mamy prośbę, jeżeli zainteresował Was ten temat, jeżeli na przykład macie potrzeby, by rozszerzyć go w jakiś sposób, czy skupić się na jakiejś kategorii narzędzi, bardzo prosimy o taką informację dla organizatorów, być może uda się to uwzględnić w kolejnych webinariach czy w szkoleniach organizowanych przez portal ngo.pl.
Nagrania webinariów, tu kilka razy się to pytanie powtarzało, także pozwolę sobie przypomnieć, że znajdują się wszystkich webinariów organizowanych w ramach tego projektu na portalu w dziale poradnik ngo.pl/webinaria. To konkretne nagranie znajdzie się tam w przeciągu najpóźniej do 2 tygodni. Ten projekt, webinarium było organizowane przez portal ngo.pl. Współorganizowała, czy zrealizowała je spółka DIMPiera, cele statutowe Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a realizacja tego webinarium była możliwa dzięki projektowi Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych współfinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na kolejne spotkania. Do widzenia. Ja również dziękuję. Do widzenia.